Obradowała Rada Ministrów, komentuje Andrzej Szczawiński. Dzisiejsze posiedzenie wypełniły w całości sprawy gospodarcze, poczynając od informacji o wynikach sesji RWPG, praskiej sesji RWPG, na której po raz pierwszy postawiono sprawę wspólnego dla państw socjalistycznych rynku, a kończąc na naszych polskich żniwach. W kilku punktach obszernego komunikatu z posiedzenia przewija się jeden temat, a właściwie jeden problem, tak dla rządu, jak i dla nas wszystkich – inflacja. Rada Ministrów zapoznała się z programem równoważenia rynku i hamowania inflacji w drugim półroczu. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku wzrosło o kilka procent dostawy na rynek i zaczęły zwiększać się zapasy. Ale z drugiej strony szybciej rosną przychody ludności. Rada Ministrów uznała więc za konieczne kontynuowanie wysiłków na rzecz zwiększenia dostaw towarów i usług na rynek, a także niedopuszczenia, jak określono w komunikacie, do nadmiernego wypływu pieniądza. Wymagać to będzie przestrzegania zaplanowanych wydatków i przychodów budżetu państwa, a z drugiej strony kontroli przychodów, wzrostu przychodów przedsiębiorstw i ludności. Pozostając przy drugim półroczu, jeszcze słowo o żniwach. Rada Ministrów oceniła przygotowanie sprzętu zmechanizowanego jako lepsze niż w minionym roku, ale nadal odczuwany będzie brak pomieszczeń na magazynowanie i suszenie zboża. A co będzie w roku przyszłym? Rada Ministrów zapoznała się ze wstępnym projektem Centralnego Planu Rocznego 1989. Przewiduje się w nim blisko 4-procentowy wzrost dochodu narodowego. Zadaniem numer jeden pozostanie osłabienie inflacji. Przewiduje się m.in. zniesienie monopolu skupu, przetwórstwa i obrotu artykułami rolno-spożywczymi. Za pilne Rada Ministrów uznała prace związane z polityką cenowo-dochodową i warunkami życia ludności. Rząd zapoznał się też z koncepcją funkcjonowania Komisji Społeczno-Państwowej do spraw polityki cenowo-dochodowej. O jej powołaniu zadecydowało siódme plenum.